Po otwarciu programu przystępujemy do regulacji instalacji gazowej. Zaczynamy od autokalibracji. Naciskamy przycisk Start. Mamy standard LPG, liczba cylindrów 4, rodzaj paliwa LPG, typ wtryskiwaczy mamy taki, jak mamy zamontowany i tryb autokalibracji dokładny. Następuje odczyt parametrów silnika. Test ciśnienia. System automatycznie przełącza nam instalację przez poszczególne wtryskiwacze gazowe na LPG i przystosowuje do zasilania gazu w samochodzie. Po zakończeniu autokalibracji, którą za chwilę zobaczymy, pokaże nam się model. Model mamy już przystosowany przez autokalibrację. Auto pracuje na zasilaniu benzynowym oryginalnym, co widzimy na załączonym ekranie. Przystępujemy do zbierania punktów mapy benzynowej. Po zebraniu punktów mapy benzynowej mamy gotową mapę benzynową. Następuje przełączenie na instalację gazową i analogicznie zbieramy punkty mapy gazowej.
Podczas zbierania punktów mapy gazowej regulujemy sobie punkty modelu tak, aby mapa gazowa pokrywała się dokładnie z mapą benzynową. Po zebraniu punktów w całym zakresie obciążeń będziemy mieć dokładnie taką samą mapę gazową jak benzynową.
tym momencie mamy zebrane już dwie mapy, mapę benzynową i mapę gazową. Tak jak widać, nam się super pokrywają. Przechodzimy do wolnych obrotów. Zaznaczamy sobie korektę RPM i ustalamy czas otwarcia wtrysku czasu benzynowego na gazie oraz po przełączeniu tylko i wyłącznie na benzynę. Po sprawdzeniu wolnych obrotów przechodzimy do zakładka regulacja, model i w tym momencie mamy gotową, wyregulowaną instalację gazową.